Hej, witajcie, z tej strony Kalasar, to jest kolejny odcinek z serii Final Fantasy XIII. No, ja sobie tutaj poza odcinkiem już wydałem punkt CP. No i mniej więcej to wygląda w ten sposób. No, Ravagery na maksa. No, prawie na maksa, tak? No, magia 3 brakuje. I chyba w medyku troszeczkę pocisnąłem. Od tej roll level będzie trzeba Lightning też jako medyka rozwijać i Ravagera głównie. No, Hope'a to wiadomo, głównie synergista. Synergista jest też już praktycznie na maksa i Ravager, no, trochę do Watery brakuje. Kilka punktów, to się niedługo weźmie. No i już więcej skillów tutaj nie ma. No, medyka też troszeczkę będzie trzeba u niego rozwinąć, bo on i Lightning będą leczyć. Okej. Już raczej chyba wszystko jest git. Więc sobie może zawalczmy. Nie sam początek, bo dawno nie walczyliśmy tym zestawem Lightning i Hope. Ale chyba nie zdążyłem. Nie, chyba nie załapało tam tego kolegi. No, na razie muszę niestety Lightning jego komandę używać, ale później będzie głównie Ravagerem. Kurde, jak to się brało, już zapomniałem. Ale mniejsza. No i u Hope'a chyba mogę już tą umiejkę dać. Kolejną. Czy to było w Ravagerze? Dokładnie, Watera. Mam nowego skilla. Czy tutaj będzie gdzieś ukryta skrzyneczka? Zaułek i nie ma skrzynki. Coś nieprawdopodobnego. Nie dam radę uciec. Szczerze mówiąc, nie chcę się z nimi walczyć. Dobra, uciekłem. O, i mamy skrzynkę. W takim zaułku już musi być skrzynka. O, coś do ulepszania. A gdzie my mamy? O, podkradłem się. Jej, udało się. Dobra. Dwóch od razu już pada. Pięknie. Ładnie się ustawili blitzem, tutaj wszystkich zgarnąłem, więc szybko poszło. Dobra, gdzie my mamy pójść? Tutaj. Do rury. No i lecimy kanałami. Jest tutaj jakieś przejście, pewnie skrzynka, dokładnie. Holy water, jej. No tutaj będzie jakaś skrzynka. Nie. No to tam nawet nie idziemy. Dobra, te pazie już. Ten paś już mnie zauważył. W pojedynkę się rzucać na nas. Niezła odwaga. Trzeba mu przyznać. Coś mi nie wychodzi. Się zdaje, że wcześniej tak się to robiło, ale mniejsza już. No, kolejne pazie, tym razem trzech. Szybko załatwiamy ich i lecimy dalej. Tutaj niewiele życia, bo na przykład połowę.
Ale damy radę bez leczenia. I będąc. Pięknie. 5 gwiazdek ciągle zyskujemy. Tutaj jest jakieś zejście i zaułek. Czyżby to była skrzynka? Nie ma skrzynki. Ły, a to my mogliśmy po prostu tutaj pominąć tą walkę chyba z nimi. Coś mi się wydaje, no ale dobra. Liczyłem na skrzynkę. Coś tu będzie? Nie, jednak nie. Myślałem, że tam jest jakieś wejście. Ale nie tym razem. Trzeba użyć Libra na koledze. Była wielka Sting. Mi się zdaje, czy Lightning dużo słabiej atakuje. No, jednak mocniej. Na dual castingu. Ło kurde! Jak mnie pocisnął! Lul. No dobra. Nie sądziłem, że aż tak mnie tutaj pokara kolega. Tu, uciekajmy. Może pominę z nim walkę, jeżeli się da. Dobra, chyba się udało. Jakiejś masy XP bym za niego nie dostał, a by trochę czasu nam tu zajęło. O, jest skrzynka. Libra Skull. Jej. I wchodzimy do jakiejś większej lokacji chyba. Jej, motylek! Złoty motyl! O, tak. O, sejwik tutaj ukryty. O, zapiszmy sobie, czemu by nie. Ok, gitara. Don't worry, he'll be fine. Only kids like me know about that entrance. They'll find it. They'll call in a team and canvas the whole tunnel system. Then we better hurry. So, where's this thing come out anyway? Well, I don't really know for sure. We'll find out today. Tak, wchodzimy do kanałów tuneli. Nie wiem za bardzo na kanały mi to nie wygląda, ale mniejsza. Przyzywamy sobie windę i lecimy. Okej, tutaj nic nie musimy robić. Tutaj mamy tego motyla. No troszkę jak motyl wygląda, co prawda. Dobra, tutaj mamy nowych przeciwników, ale fajnie byłoby z preemptive strike'iem zacząć. To było nie fair, nie powinien mnie zauważyć. Dobra, Libra Scope. Mam dwa, dobra, to Libra użyjmy. Dobra, one się będą niestety leczyć. No z tego co pamiętam, to ci przeciwnicy mogą leczyć swoich sojuszników, ale nie siebie osobiście, więc
Jeżeli jednego się pozbędziemy, to już będzie luz. Jak na razie widzicie, leczenie ma dosyć srogie. Nie nadążamy tutaj za bardzo, ale na stagerze. Kurde, hołd, nie. Kurczę, no. Nie mam kimś downa, no. Ajajaj. Dobra, może się uda samą lightning tutaj wygrać. Planitor. Wredny planitorze. Dobra, powinienem dać radę. Dobra. Pewnie 0 gwiazdek dostanę za to, że hołd padł. Jedna. Ale dobra. Lecimy dalej. Nie. Czy dałoby radę, żebyś się obrócił? Chyba raczej będzie ciężko z tym, żeby się obrócił. Spróbujmy przebiec obok. Nie chcę z nim walczyć. Z tym pancerniakiem. Za dużo czasu to zajmuje. Na jakiejś masy expo to nie dostanę, niestety. Being sanctum and all. So, kill him and cut off the food supply. That'll make us popular. I think people have enough reason to hate us, don't you? Yeah, you're probably right. Hungry people make for angry people. A tutaj mamy właśnie Falsi odpowiedzialnego za żywność. Chłopcze, że tutaj powiedział, że to nasz wróg teraz, że jesteśmy z Pulse Lucy. Lech nie powiedziała, żeby go zniszczyć, no ale jednak doszło do wniosku, że ludzie będą głodni i źli, jeśli byśmy ich tutaj, byśmy go tu zniszczyli. Dobra, blitz, blitz, pięknie, raz stagery na raz. No i będą się leczyć teraz nawzajem mośki. No i dobra, powinno pójść jak składka teraz. Dokładnie, dużo szybciej. No nawet spora ilość expo za nich idzie. 130. Nawet. Chociaż mogłoby być odrobinkę lepiej. Wiadomo. O, no winda już jest. No nie, ten pancerny znowu. Czy ja mogę po tym chodzić? Mogę. Jej, udało się. Dobra. Ominąłem walkę. Using a sanctum fallacy to tell where we're going. Sort of strange. Not really. We've relied on them our whole lives. The food we eat, the light, and water. It's all from the fallacy. You know, I think Cocoon was really built for them. The rest of us, we're just leeches. Parasites. You think? They protect us. Nurture us. Take care of, well, normal people. They treat us like we're special. Almost like... like we're pets. Like pets. To them, we are just pets. That's
it. Now it makes sense. I've been so blind. I was born into a Falcy world, raised on a Falcy leash. It was the only life I knew how to live. When it was taken from me, I was completely lost. Without a master to follow, my life had no purpose. Hope, listen to me. This Lassie curse, it took everything from me. My future, my dreams. I didn't want to think. So I fought instead. As long as I was fighting, nothing else was real. I was running away. And you, Hope, you got swept along with me. But Lightning, I don't understand. Operation Nora is over. What? I... No! You told me to fight! I made a mistake! What? You can't do this. You can't just build something up like that, then abandon me. I won't abandon you. I won't. No, mieliśmy tutaj niemałą przemianę w Lightning. No, tutaj Hope stwierdził, widząc tego Falcy, że jesteśmy od nich całkowicie uzależnieni, zależni, bo zapewniają i dbają o wszystko, jakby ludzie byli ich zwierzątkami. No i Lightning stała sobie sprawę, że ta klątwa Lassie zabrała jej wszystko, tak jak i też pana, za którym podążała, tutaj chyba miała na myśli tych Falcy, przez całe życie i mianowicie, gdy powinna, w momencie, gdy powinna myśleć nad sytuacją, wolała spanikować i walczyć, dlatego zdecydowała się ruszyć na Eden i teraz powiedziała, że operacja Nora musi zostać zakończona, bo to była walka bez sensu, ale Hope na to, że tego nie skończy, tej operacji Nora. Oczywiście no, troszkę tutaj było, co nieco wiadomości, no ale możemy lecieć dalej. Tutaj raczej do nich się nie podkradnę. No, chodźcie tutaj, plantory, powalczymy sobie. Stawy rozbity. Zaraz jeden powinien paść. Powinien. Na dwa blitzy, żeby nas nie atakowały, bo będą się leczyć. Dobrze, tamtego chyba nie sięgło. O kurde, Lightning tutaj ma mało życia. No, dam radę. Dobra. No nie, za późno. Jedną turę za późno, no. Ajajaj. Dobra, już nie będę tak ryzykować. Ajajaj. Troszeczkę bardziej na spokojnie trzeba podejść chyba tutaj. Złapił. I chyba nie załapało blitza. Okej, tutaj jest taki mały błąd, nie wyskoczył, więc te parę minut końca odcinka będzie już
bez mojego komentarza, jedynie co tutaj przetłumaczę tą scenkę, która będzie miała miejsce jeszcze jedna w tym odcinku, więc słyszymy się dopiero na pogadce. So what do we do now? We're Lassie. Taking time bombs. Enemies of Cocoon. If we can't follow the plan, do we just lay down and die? I didn't mean we should give up. Then what battles do we fight? And against who? Tell me that! I don't know yet. You don't know yet? That's right. I don't know yet. But I do know we can't lose hope. Hope? There is no hope, not for Lassie. There's you. It's my name, not who I am. I was just like you. Huh? My parents died. I had to be strong for Sarah, so I thought I needed to forget my past. And I became Lightning. I thought that by changing my name, I could change who I was. I was just a kid. Lightning. It flashes bright, then fades away. It can't protect, it only destroys. Sarah tried to tell me, but I wouldn't listen. It's my job to deal with you. Typical. I threatened her. Come on, Slowpoke! Sorry. Got held up. Where have you been? I'm really late, huh? The only one who believed her was Snow. Don't say it! Don't say his name. It brings everything back. I keep playing it in my head. What happened to her? And then I see his stupid face and he's smiling. How can he smile when she's dead? I know! There's nothing I can do about it. I hate knowing that. No matter what happens, she's not coming back. When I was fighting, there was no time to think about it. It felt good just to give in. But now you start talking about hope. I'm sorry, I messed up. No. It's my fault. Okej, dowiadujemy się tutaj, że Lightning w przeszłości straciła swoich rodziców i wtedy zmieniła swoje imię na Lightning, a to dlatego, że pojawia się i też tak szybko znika. I
potrafi tylko niszczyć i postanowiła być silna dla Sery, by się nią opiekować, a potem uświadomiła sobie, że po przemianie w Lsi zaczęła być dla niej zagrożeniem. Jedyną osobą, która może jej pomóc, jest Snow. No i Hope znów pokazuje swój uraz do niego, jak do domu. No dobrze, a tymczasem mam nadzieję, że Wam się podobało. Do usłyszenia i na razie.